Nie wolno chrześcijaninowi stawać się, pozwolić, żeby człowiek stał się twoim właścicielem. Zobaczcie sobie film Czarnobyl. Teraz właśnie no, dość się staje popularny w internecie i już się dużo o nim dyskutuje. Rzeczywiście to jest czas naszych studiów. Nie? Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, mówię o sobie, że takie rzeczy się tam wtedy działy, że mogło się to skończyć jeszcze dużo, dużo gorzej. No to tam oczywiście zapraszam do tego filmu, ale on pokazuje, jak komuniści traktują ludzi. Dla nich człowiek to jest tylko element systemu. Oni mają ten cel, żeby ideologia komunistyczna zapanowała nad światem, żeby powstał rząd światowy. Dzisiaj to się mówi globalizm. To jest ich cel. A ludzie to są tylko, można powiedzieć tak wojenną terminologią, mówiąc takim mięsem armatnim, które ma służyć zaspokojeniu tych celów. Człowiek jest w ogóle nieistotny, ten ich człowiek, przede wszystkim ich człowiek, no bo z tym człowiekiem zachodnim to jeszcze muszą się liczyć, to na tym filmie też jest ładnie pokazane, że dzieci w RFN-ie już mają przykaz, żeby nie wychodzić na dwór, żeby zamykać okna i tak dalej, bo jest opad promieniotwórczy, a dzieci w Czarnobylu chodzą w wózeczkach, chodzą do szkoły, i patrzą, jak fajnie się świeci. To jest różnica między komunizmem a wolnym światem. I to mieszkańcy Hongkongu wiedzą. I mieszkańcy Hongkongu też wiedzą, że nie ma wolności bez Chrystusa. Dlatego śpiewają tę piosenkę. Śpiewaj Alleluja Panu. Dlatego chciałem, żebyśmy za chwilę modlili się. Modlili się właśnie przede wszystkim o mieszkańców Hongkongu, ale też i całych Chin. Całego tego komunistycznego centrum świata, żeby zwycięstwo, bo już pierwsze zwycięstwo zostało Hongkongu odniesione, żeby ono się rozlało na całe Chiny i żeby komunizm upadł także w Chinach. To jest nasza prośba. Mamy już tam swoich ludzi, bo w Chinach, tych kontynentalnych, jest około 100 milionów chrześcijan, podobno więcej niż członków partii komunistycznej. Także potencjał już w narodzie jest. Ja Brauna znam. To jest dobry reżyser. Myśmy się przyjaźnili. Fakt, że na wszystkich konferencjach, na których występowaliśmy, tak on widział nawet, że ja wchodzę na salę, to mówi, no będziemy mieć wesoło. Bo on był przeciwny powstaniom, przy powstaniu, ja mówię o historii, o powstaniu styczniowym, listopadowym, więc myśmy mieli zupełnie inną wizję niepodległości. Ale ja miałem wrażenie, że on jest po prostu tylko głupi. I tak dalej uważam. Zresztą powiedziałem mu kiedyś, Grzesiu, rób ty lepiej filmy, a nie zajmuj się polityką, bo no, bardzo w złym kierunku idziesz. No ale on tego po prostu nie posłuchał. Większość młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, w którym kierunku idzie ta najbardziej nagłośniona endecja. Ja od razu mówię, że nie wszyscy endecy są zdrajcami. Tylko, że teraz nikt się niczego nie uczy, nikt niczego nie czyta. Ja dla endeków mam zadanie domowe. Przeczytajcie wszystkie dzieła Dmowskiego. I to, co Dmowski uczył, to, co on sugerował, jak on ostrzegał przed Rosją. Jeśli ktoś z endecji mówi, że my powinniśmy współpracować z Rosją, to znaczy, że nie jest endekiem. No po prostu nie. No najpierw trzeba wiedzieć cokolwiek, a potem się wypowiadać. W związku z tym no bardzo źle myślę o tej całej grupie, prawda, która jest związana z Konfederacją.